12 magicznych nocy, które zaczynają się w Wigilię Bożego Narodzenia, a kończą się w Trzech Króli. Czas bez czasu. Czas, gdy programujemy nasz nowy rok 2024. Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, namaste. Spotykamy się dzisiaj w bardzo szczególnym momencie. Tuż przed czasem 12. 12 magicznych nocy i każda z nich jest odpowiedzialna za jeden miesiąc w nowym roku. Zaczynamy w Wigilię Bożego Narodzenia, a kończymy w Trzech Króli. Czas bez czasu. Czas, który jest najważniejszy w całym roku. Wiele osób budzi się w Sylwestra. Och, jakże Sylwester, nowy rok, to wyślę moje marzenia, moje życzenia do wszechświata. Nic bardziej błędnego. Sylwester ma moc tradycyjną. Natomiast czas bez czasu, czas 12, to jest najbardziej wyjątkowy moment w całym roku. Nie ma czasu, który byłby bardziej magiczny, bardziej wyjątkowy. Czyli najwyższy czas, aby już teraz popatrzeć w opis tego filmu i działać. Jak będziemy przeżywać razem czas 12? Bardzo wyjątkowo, bardzo. Może ten film pojawi się jeszcze przed 21 grudnia, jeżeli tak, to idealnie, bo 21 grudnia mamy Święto Światła. 21 grudnia, przesilenie zimowe. Od tego momentu dni już będą dłuższe, a noce krótsze, czyli symbolicznie będzie więcej światła, a mniej mroku. Oczywiście dotyczy to naszej tradycji, czyli tradycji północy. Jeżeli jednak mieszkasz w innym miejscu, na przykład w Australii, gdzie troszeczkę to wszystko inaczej wygląda, to mimo tego należy ten czas idealnie wykorzystać, ponieważ w Twoim kodzie krwi jest zapisane wszystko to, co ważne i cała ta tradycja. Dlatego z tym, co w Twoim kodzie krwi, możesz przepięknie wpływać na Twoje życie i Twoją przeszłość. 21 grudnia, Święto Światła. Spotykamy się na przepięknym rytuale nowego początku ze mną na mojej stronie Maria Bukardi w zakładce Najważniejsze terminy jest ten rytuał dostępny. To jest moment, gdzie piszesz Twoją idealną wizję życia na nowy rok 2024, a następnie z moją pomocą wysyłasz ją do wszechświata. Oczywiście możesz to zrobić samodzielnie. Możesz samodzielnie wysłać Twoje życzenia, poprosić o wsparcie, poprosić o pomoc, ale możesz również tą listę przekazać w moje doświadczone dłonie i ja zrobię to dla Ciebie. Możemy to również zrobić i Ty, i ja, czyli wspólnie połączyć siły, moc, aby było idealnie. 21 grudnia tradycyjnie robimy również 13 magicznych karteczek, czyli piszesz na białej kartce papieru wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje życzenia, które są w głębi Twojego serca. Uwaga! Tutaj nie chodzi tylko o marzenia materialne. Chcę sobie kupić nowy samochód albo chcę sobie wynająć nowy dom. Tutaj piszemy wszystkie marzenia i wszystkie życzenia. Także te z głębi Twojego serca. Może jest to coś szczególnego, co chcesz zostawić po sobie tutaj na ziemi. Może na coś wpłynąć. Może czegoś tutaj dokonać dla tego świata albo wszechświata. Zapisz więc wszystkie życzenia, nawet te najbardziej szalone. A następnie usiądź spokojnie. Zapal sobie świecę. Może to być malutka świeczuszka, podgrzewacz. I zastanów się, które z tych życzeń są dla Ciebie najważniejsze. Które z nich chcesz zrealizować w nowym roku 2024? Wybierasz dokładnie 13.
Wiesz, na początku, gdy po raz pierwszy spotkaliśmy się razem w czasie 12, to wiele osób z Was mówiło: Boże, tylko 13 życzeń, to jest tak mało, ja mam tyle życzeń do wykonania, do zrealizowania. A potem się okazywało, że jak zaczynamy pisać te naprawdę ważne życzenia, okazuje się, że wcale ich nie jest aż tak dużo. I czasami jest trudno stworzyć nawet to 13 karteczek, no bo kończymy, mamy 4, kończymy, mamy 5, mamy 6, a tutaj 13. Dlatego nie zapomnij, 21 grudnia. Jeżeli ktoś zapomni, albo ten film pojawi się za późno, albo nie subskrybujesz mojego newslettera i nie wiesz o tym, bo ty wiesz, że kto subskrybuje mój newsletter, ten dostaje wszystkie informacje na maila. Więc nie trzeba tutaj śledzić mediów społecznościowych. Można sobie spokojnie siedzieć, patrzeć w telefon. O, jest wiadomość od Marii, to muszę zrobić. No super, że jest ta przypominajka. Czyli jeżeli nie subskrybujesz mojego newslettera, to może zdarzyć się tak, że zapomnisz zrobić te magiczne 13 karteczek na czas 12 magicznych nocy. Ostatni dzwonek to jest Wigilia Bożego Narodzenia. 24 grudnia o północy musisz mieć zrobione karteczki. Jeżeli ich nie zrobisz, to sobie odpuść, bo ten stary rok będzie dokładnie taki sam jak ten nowy, bo jeżeli już dzisiaj czegoś nie potrafisz dopilnować, to znaczy, że też tego nie dopilnujesz w nowym roku, więc poczekamy kolejne 10 lat na realizację marzeń i pragnień. Wiem, teraz jestem sarkastyczna i może jest to takie niemiłe, ale naprawdę tyle w moim życiu spotykam się z Wami i tyle razy była sytuacja, że ktoś się obudził w Sylwestra, a ja mówię i mówię i mówię i mówię i cały czas przypominam, że naprawdę czasami trudno mi uwierzyć, że ktoś o czymś zapomni. Czyli jeszcze raz, ostatni dzwonek to jest 24 grudnia. 24 grudnia o północy masz mieć 13 karteczek z Twoimi życzeniami. No i teraz co robimy w czasie 12 magicznych nocy? Oczywiście spotykamy się codziennie razem w formie nagrań, podcastów, może również w formie wideo, zobaczymy jak będzie to czasowo. Czyli codziennie prowadzę Cię przez każdy magiczny dzień i magiczną noc. Pierwsza magiczna noc to 24 na 25 grudnia. Czyli wszystko, co wydarzy się tej nocy, wszystkie Twoje sny, wszystkie Twoje wizje, wszystkie Twoje myśli i co wszystko, co wydarzy się 25 grudnia, programuje Twój miesiąc, styczeń. Co wydarzy się w nocy z 25 grudnia na 26 grudnia i co wydarzy się 26 grudnia w ciągu dnia, programuje Twój miesiąc, luty. I tak dalej przez cały czas 12. Jaka jest moja rola w czasie 12? Przede wszystkim przyjąć Twoje marzenia, przyjąć Twoje życzenia, przekazać je do wszechświata na zasadzie arcykapłanki, czyli z tą duszą wyższą, z energią wyższą, z moim doświadczeniem. Moim zadaniem jest prowadzenie Cię przez każdy dzień i każdą z magicznych nocy. I tutaj również na dole w opisie albo na mojej stronie bukardimaria.com na głównej stronie zaraz masz czerwony, taki różowy guziczek i tam jest ten czas 12. Należy sobie ten czas 12 zamówić u mnie. I teraz tak, jeżeli brałaś udział albo brałeś udział w ubiegłym roku, 2 lata temu, 3 lata temu, to Twój dostęp jest nadal aktywny. Czyli możesz korzystać z tych starych treści, jeżeli wolisz te stare treści i przechodzisz przez ten czas 12 ze mną. Jeżeli nie brałaś udziału w ubiegłym roku, 2 lata temu, czy nie brałeś udziału, albo chcesz mieć dostęp do tych nowych treści, do tych najnowszych naszych spotkań, to kupujesz sobie ten czas 12 na 2023 na 2024 rok. Masz dokładnie 3 dostępne w moim sklepie. 2 archiwalne i ten jeden nowy. Ten jeden nowy w fioletowej sukience, grafika w fioletowej sukience, to jest ten czas na teraz. Jak to będzie wyglądać? Każda osoba, która ma zamówiony dostęp do czasu 12, bardzo proszę, aby wysłała do mnie idealną wizję swojego życia na nowy rok.
raczej tak samo jak w Święto Światła, tak samo w czasie 12 wysyłasz idealną wizję życia, marzenia, pragnienia, jak chcesz, aby ten rok wyglądał. A następnie codziennie słuchasz moich treści i przeżywasz ten dany dzień według moich wskazówek. To jest przepiękne wyzwanie, przepiękny wspólny czas i każda osoba, która chociaż raz brała udział w spotkaniu ze mną w czasie 12 wie, że jest to najpiękniejsze przeżycie, jakie jest możliwe. Dlaczego? Ponieważ każda noc nie tylko programuje jeden miesiąc w nowym roku, ale każda z tych magicznych nocy ma inny temat. I te tematy są bardzo, bardzo wyjątkowe, bardzo poruszające. Gdy wchodzimy w tę energię z moją pomocą, poprzez mój głos, poprzez moje prowadzenie, gdy wchodzisz w tę energię, to czujesz, jaki jest to piękny czas, jaki wyjątkowy. To był czas tak magiczny dla naszych przodków, że większość z nich w ogóle nie wychodziła z domu, żeby ten czas idealnie przeżyć. Dlaczego? No bo gdy wychodzimy z domu, spotykamy się z innymi ludźmi, to mamy dużą możliwość, że inni ludzie zaprogramują nasz nowy rok. Ale nie namawiam Cię do tego, żeby był to czas eremicki, bo wiele osób z nas, czy idzie na Sylwestra, czy w czasie świąt spotyka się ze znajomymi, ale postaraj się, żeby był to najpiękniejszy Twój czas. Taki czas skupienia na sobie, na Twoim sercu, na tym, co naprawdę Cię porusza. Nie na oglądaniu jakichś głupot na TikToku albo Instagramie, które programują Twój nowy rok. Jeżeli masz ulubione kanały, masz jakieś takie wyższe treści, to jak najbardziej, ale nie jakieś przypadkowe byle co, bo wszystko, co zobaczysz, wszystko, co usłyszysz, wszystko, co myślisz i co robisz w czasie 12 programuje Twoje miesiące. Dlatego bądź świadoma, bądź świadome. Czas 12 przed nami. Zaczynamy 24 grudnia dla spóźnionych, a dla tych, którzy są na czas, zaczynamy oczywiście w Święto Światła. 21. ten moment tego otwarcia się wszechświata i potem od 24 grudnia typowo prowadzenie przez czas 12. W moim sklepie mariabucardi.pl w zakładce najważniejsze terminy jest wszystko dokładnie opisane. Święto Światła, kolejna pełnia Księżyca, jest opisany ten czas 12 i jest oczywiście cały rytuał zbiorczy, zaprogramowanie nowego roku, które wykonuję dla Ciebie ja. Czyli jest to 12 rytuałów świec intencyjnych, każda na jeden miesiąc. Możesz oczywiście wybrać sobie tylko jeden miesiąc, tylko będę sobie programować miesiąc maj, na przykład na miłość, albo będę sobie programować miesiąc czerwiec na finanse, albo będę sobie programować miesiąc październik na rozwój osobisty. Jak najbardziej to również jest możliwe, dlatego moją ofertę przygotowałam teraz tak dokładnie i tak szczegółowo, że każdy znajdzie coś dla siebie. Te osoby, które całkowicie oddają wszystko w moje dłonie, te osoby, które idą razem ze mną, ale działają bardziej samodzielnie, no i oczywiście te osoby, które powiedzą, a nie, ja tylko chcę jeden miesiąc albo dwa miesiące, a reszta mnie nie interesuje. Na mojej stronie mariabucardi.pl, zakładka najważniejsze terminy, wszystko dokładnie opisane. A ja zachęcam Cię, żeby w czasie 12 magicznych nocy wrócić do naszych ceremonii. Ceremonie, czyli klucze do szczęścia. W tym momencie, gdy nagrywam ten film, jest 219 ceremonii. Jedna seria od 1 do 199 i druga powyżej 200. Wybieraj te ceremonie, które najbardziej Cię przyciągają, czy poprzez grafikę, czy poprzez temat, czy poprzez numer w numerologii, wracaj do nich i pracuj z nimi. Ceremonie to jest najbardziej wartościowa rzecz, oprócz trylogii, którą przygotowałam w moim życiu dla Was, dla tego świata, dla wszystkich ludzi, którzy znają język polski i którzy chcą się rozwijać, chcą osiągać w swoim życiu wszystko to, co najpiękniejsze. Ceremonie prowadzą Cię od najprostszych tematów do najbardziej skomplikowanych. Przeżywaj je, czuj to oczyszczenie, czuj to prowadzenie i zmieniaj swoje życie na lepsze. Ceremonie są moją misją dla tego świata, dlatego ten dostęp do nich jest tak
niskocenowy, tak to można nazwać, ponieważ za 33 zł masz dostęp na 6 dni do wszystkich ceremonii, czyli ponad 219 godzin wykładów w uroczystej formie. No myślę, że nikt nie jest w stanie przebić tej ceny. A klucze do szczęścia pomogą Ci zrealizować wszystko to, co najważniejsze. Wykorzystaj więc ten czas 12 na to, żeby wrócić do ceremonii, pracować z ceremoniami i stosować te wskazówki w Twoim życiu, a zrezygnuj z byle jakich treści, które nic nie wnoszą. Te byle jakie treści możesz sobie oglądać jak najbardziej po 6 stycznia, czyli po święcie Trzech Króli i po momencie końca czasu 12. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze, wszystkiego, co najwspanialsze, realizacji siebie, Twoich marzeń, Twoich pragnień. Masz dokładne wskazówki, jak możesz tego dokonać, czy samodzielnie, słuchając mojego głosu w czasie nocy 12, magicznych nocy, albo z moją pomocą. Każdy rytuał jestem w stanie dla Ciebie wykonać, nawet te najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane. W ostatnich latach bardzo dużo pracowałam nad sobą, pracowałam nad moją duszą, nad moją misją tutaj na Ziemi i myślę, że w tym momencie nie ma dla mnie rzeczy niewykonalnych. Do dzieła więc. Działajmy, żeby ten rok 2024 był najpiękniejszym z dotychczasowych. Do dzieła więc. Nikt tego za Ciebie nie zrobi. Teraz trzeba działać. Jeżeli nie chcesz działać samodzielnie, to przekaż to w moje dłonie. Ja zrobię już wszystko tak, żeby było idealnie. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bucardi.